cześć, tam co do meczu z Litwą i tak dalej, tam czy wygrana, czy przegrana, czy remis, w ogóle mnie to miałem to w nosie, nawet mnie naprawdę rozczuli Żywaków, jak mówił, że w sobotę, że w stanie futbolu, że mówił, on był w stanie naprawdę futbolu, ten, ale mówi, no raz chciał mi dorównać, to brawo, ale nie udało ci się. Natomiast powiedział, że nawet meczu z Holandią nie oglądał. No ja to tak powiem tylko tyle o tym meczu z Litwą. Jeden dobry komentarz. Powiedziałem tak Karolowi, jak zdobędziemy Mistrzostwo Europy, to napalę w kominku, nie? A na co on odpowiedział rezolutnie, to się nie ogrzejemy raczej. No raczej się nie ogrzejemy, chyba że akurat będzie słońce świecić. Dobra. Chyba, że wystawiam peszkę. Ty stawiasz na Sławka peszkę, tak? Nie, jak wystawiam peszkę, to może napalić. Jak wystawią peszkę, to mogę rozpalić kominko, jasne. No nie, no wiadomo. Słuchajcie, trzeba się naprawdę nazywać peszką. To jest w ogóle też inna sprawa. Ale dobra, to bardzo miły ten Sławek. I kiedyś mówi, więcej optymizmu, panie Paweł. No, staram się zachowywać Sławku. Panie Sławku, staram się zachowywać jak mogę. Dobra, moja bombardowanka zrobimy tak szybciutko. Raz, dwa, trzy, bo upały. Każdy pędzik w swoją stronę. Poza oczywiście tymi, co w biurach siedzą. I ten, im się nudzi, więc to oni wolą, żeby dłużej pogadać. Dobra, Bartek Wodarczyk. O, ładne nazwisko Wodarczyk. Robicie z kapustki nie wiadomo kogo, a jak się tak ogląda naprawdę rzetelnie Ekstraklasę, to on wcale nie jest najlepszym, nawet młodym zawodnikiem w samej Krakowi. A co dopiero w Ekstraklasie. Jest wybiegany i zadziorny i tyle. Na skrzydłowego nie ma takiego depnięcia jak najlepsi. Ba, nie ma w ogóle konkretnego depnięcia. Dryblingu nie ma w ogóle. Wystarczy spojrzeć na statystyki. A w środku na międzynarodowy poziom to zdecydowanie zbyt wolno kreatywny. No, ale trzymam kciuki. No, ja też trzymam za niego kciuki. Jest kilku powodów. Po pierwsze, trzyma drybling. On nie ma dryblingu w tym znaczeniu jak Robert Gadocha, że w miejscu kiwał wszystkich, wciągał nosem i zawijał albo Mirek Okoński tam z powrotem jeszcze na dwa razy i tak dalej. Nie, bo on ma taki drybling w linii pionowej, czyli on po prostu, już Karol wie o co mam na myśli, że chociaż to tylko bramkarz. Mówię o Karolu, nie o kapustce. Mianowicie najlepsi piłkarze w dziejach świata to ci, którzy się poruszali w linii prostej, a dryblowali nie poprzez zawiłości jakieś, robienie jakiejś tej, jak się nazywała ta rulety, tak? Rulety jak Zidane, czy tam coś tam, nomen omen Zidane, tak, to był Puchar Ligi Mistrzów właśnie, no dobra. Ale ten, nie przez ruletę, tylko poprzez balans ciała. I taki był Best, taki był Florian Albert i taki nawet, szukając w Polsce, Radek Michalski. Radek Michalski to by nawet mnie nie okiwał, taka prawda. Pozdrawiam cię, Radku, wybieram się na wybrzeże w tym roku, więc mam nadzieję, że tradycyjnie gdzieś tam na Monciaku zawalczymy do 6 nad ranem to może do 7, zobaczymy, jak Bóg pozwoli. I Dorota, tak? Dori, pozdrawiam. Natomiast chodzi o to, że Bartek Kapustka mija balansem ciała i nie robi tego zawsze, natomiast robi to wtedy, kiedy się nikt absolutnie nie spodziewa. I to jest właśnie piękne, czyli on z tego tylko wynika, że on akcję robi na szybkości, na gazie, nie stojąc w miejscu, nie będąc statycznym, jak Piotr Zieliński. To jest coś, co go wyróżnia, ja mówię, poza wiekiem właśnie balans ciała i zdobywanie przestrzeni, wyprowadzanie siebie do strzału. A że potrafi strzelić bramkę, nieraz to pokazał i to nie są bramki wciśnięte z metra czy z dwóch metrów, tylko właśnie uderzone zza 16. Bardzo fajna sprawa. Wydaje mi się, że poza tym chłopak już chyba jest już po pierwszych uniesieniach miłosnych, już tak tego z pół roku inicjacji przeżył, więc wydaje mi się, że teraz już tak czas, żeby tak już bardziej ten organizm już oddawał się futbolowi. Ja w niego bardzo wierzę i sądzę, że on jeszcze może zagrać, tak jak o każdym młodym piłkarzu mówię, on może zagrać jeszcze dwa sezony kiepskie, trzy słabe, cztery średnie, ale on ma te sezony przed sobą. Natomiast większość piłkarzy, w tym Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Luis Suarez, najlepsze sezony mają za sobą. To jest ta właśnie różnica. I cóż z tego, że tamci będą mieli tytuły, jeżeli to będą tytuły i medale, które wiszą na ścianie, a trofea stoją na półkach, tak? Natomiast to są dopiero do zdobycia. Kibic chodzi nie na to,
co było, tylko na to, co może się wydarzyć, co może być. Dlatego chodzi, ogląda w starym kinie, ogląda stare filmy, uwielbiam. Parę filmów mam takich, że mogę oglądać w nieskończoność po 100 razy, ale cały czas czekam znowu na jakiś błysk. Tak samo jak się czeka na nowy przebój. No jest coś takiego. Dobra, no to Bartka już mamy. Bartka Włodarczyka z tego. Znaczy, robicie z nie wiadomo kogo. No, ja wydaje mi się, Bartku, że fajnie jakby każdy młody chłopak tam z Tarnowa, bo pamiętam, że on z Tarnowa i nawet to fajnie, bo Tarnów, Unia Tarnów, to pamiętam, ma takie same koszulki jak Krakowia. Dokładnie takie same barwy i ten. I tak sobie pomyślałem, jak to fajnie, że on trafił z Tarnowa do Krakowi, mimo że miał propozycję. Karol, skąd on mógł mieć propozycję, której nie przyjął? Ale no tak nie trzymaj, tak ludzie mnie... No z Legii Warszawa. Legia Warszawa również go wypatrzyła w Tarnowie, również go chciała, ponieważ Legia ma dobry ten dobre rozeznanie się tych młodych roczników i również go chciała, ale Kapuska słusznie uznał, że nie wygra rywalizacji z, nie wiem, kto tam wtedy grał na boku, no ale powiedzmy Luboja. I tak sobie pomyślał, nie, no to gdzie ja tam pasuję, nie? I ten, i wybrał Krakowie i całe szczęście i proszę, i puchary wywalczył sobie i będzie grał w pucharach, no chyba, że po Euro gdzieś go sprzeda profesor Filipiak. Dobra, Dawid Samuski. Cześć Paweł. Komu według ciebie uratowały D, dupę, tak rozumiem, kontuzję Wszołka i Rybusa? Drugie moje pytanie brzmi, czy w Polsce naprawdę nie ma trenerów, którzy mogliby poprowadzić Legię? W czym od nich lepszy jest nikomu nieznany trener z Albanii? Pozdrawiam Karola. Masz pozdrowienia. Słuchaj, pewnie już wiem, a to chytre było, Dawidzie, że pozdrowienie dla Karola, to on dał to pytanie wrzucił. A ty, Karol Próżniaku, ty jeden, ty, trzeba tu, wiesz, przećwiczyć. Dobra, więc komu uratowały kontuzję Wszołka? Wszołka nie, bo Wszołek byłby i tak odstrzelony. Mam absolutnie takie wrażenie, tak samo jak Dawidowicz, ponieważ bierze się tych piłkarzy kilku więcej wyłącznie po to, jakby kontuzję złapali ci lepsi. Ale ci lepsi cwańsi, to oni w ogóle nie mogli doznać kontuzji, ponieważ się oni w ogóle nie angażowali w żadne przygotowania. Tak się coś mówi, morderczy obóz Warłamowy. Jaki morderczy, jak tam Krychowiak nie trenował, ale Lewandowski chyba raz wyszedł na rozgrzewkę. Może dwa razy. Jedna ta rozgrzewka była przy śniadaniu, a druga przy obiedzie. No naprawdę, nie róbmy sobie żartów z pogrzebu. Więc człowiek i tak był na odstrzał. Zresztą to, że gościu zagrał w jakimś meczu towarzyskim, walnął dwie bramki, to w meczu towarzyskim to różne rzeczy się dzieją. Tak jak wczoraj z Litwą też się różne działy. Coś chciałem powiedzieć na temat Rybusa. Rybus to ma fajne, to jest farciarz. Dlatego, że tak, po latach, jak Rybus będzie, bo teraz wszyscy piszą książki, to Rybus też napisze, jak walczyłem w Czeczenii. I ten, taki będzie tytuł, chwytliwy. Więc on napisze tak, że z pierwszego Euro, kiedy miał być gwiazdą, to wyeliminował go Szczęsny do spółki z Franciszkiem Smudą, bo jak pamiętacie, Szczęsny sfaulował gościa z Grecji, wyleciał z boiska, Smuda musiał kogoś zdjąć i zdjął Rybusa. I już go więcej nie wpuścił. A to chłopak był naprawdę w gazie, szybki, młody, jeszcze taki niepękający, jeszcze niełamliwy, jeszcze wtedy nie bolał go obojczyk. Ja tylko tak na marginesie powiem, że Włodek Smolarek miał obojczyk 3 razy złamany i 3 razy mu się zrastał, na śruby go składali i nie dość, że ten Smolarek wrócił do gry, to jeszcze wrócił do jeszcze ostrzejszej gry, jeszcze twardszej i jeszcze zdobył medal mistrza świata i jeszcze potem pograł 10 lat na zachodzie, bo kiedy on kończył karierę w Holandii, to w ekstraklasie, to miał chyba 37 albo 38 lat, także od pierwszego złamania obojczyka to on naprawdę jeszcze kilkanaście lat grał na super poziomie. No więc dobra, no więc Smuda ze Szczęsnym Rybusowi załatwili to pierwsze Euro, a teraz Rybus się spakuje, że ta kontuzja obojczyka to nie taka poważna i on w sumie mógłby zagrać i błyszczeć, no ale lekarz go wykluczył, trener się z nim zgodził i tak dalej, więc on jest, można powiedzieć, ofiarą tego, że nie był 2 razy mistrzem Europy. No tak czy nie? No tak, no zdecydowanie. Więc tego, ja akurat lubię Macieja, bo to szczery chłopak, taki normalny, prawdziwy i ten. Tacy zawsze mój szacunek budzą, Uzi, nie kryć się tutaj, bo wygląda na to, że chcesz masz parcie na szkło, nie? Masz parcie na szkło. Najważniejsze, żebyś nie miał parcia na kiełbasy, bo już mnie to zaczyna denerwować. No dobra, więc czy w Polsce nie ma trenerów, którzy mogliby poprowadzić Legię?
No mnie się wydaje, że na pewno takich trenerów nie mam, bo gdyby byli, to by się ich Legia ich zatrudniła, bo przecież ma CV na biurku wszystkich tam, którzy się liczą i na pewno analizowali, bo tak, no jest Probierz, jest Michniewicz, jest tego, no są to trenerzy uchodzący wciąż za młodych, ale widocznie uznali, że trzeba kogoś za jakimś takim sznytem międzynarodowym, kogoś, kto się nie zgubi na lotnisku za granicą i stąd, bo ten to jest trener z Albanii, no ale on de facto ostatnich tam 15 lat mieszkał w Belgii, więc można powiedzieć, że to jest taki trochę albański, ale Europejczyk i tutaj bym się akurat do tej albańszczyzny nie czepiał, natomiast bardzo mnie to cieszy, usiądź, mówię, patrz, bo niech ludzie wiedzą, że przynajmniej ty mnie słuchasz, usiądź, bo no, proszę bardzo, łapa, daj łapę. No, a gdzie łapa jest? No, dobra, daj łapę. No, dawaj. Dobrze nauczony. Jak ja bym go wypuścił na plac, zapewniam, żeby reszta pierzchała, nie? Pierwszy, Peszko, nie? Tego. Karol coś cięty na Peszkę. Nie wiem zupełnie dlaczego. Ale te. Nie, to bardzo miłość. Nie wiem, dziewczyna ci odbił, czy co? Ja nie wiem. Tego, pieniędzy nie oddał. Ten, dobra. W każdym razie ten w Czech jest lepszy, nikomu nieznany trener z Albanii. No, czasem bywa tak. Na przykład Legia największe sukcesy odnosiła w dawnych czasach. To w latach 50. dwa pierwsze mistrzostwa Polski to był trener Janosz Steiner z Węgier. Też nikomu nieznany. Tyle, że Węgrzy mieli najlepszą drużynę na świecie wówczas. 11, niezwyciężoną złotą, która nie przegrała 3 lata z rzędu, walnęła Anglię 6-3 i 7-1. I uważano, że jak z Węgier ktoś jest, to musi być dobry. No i zdobył dwa mistrzostwa. Ja tylko powiem, w Legii grali tacy goście jak Lucjan Brych czy Ernest Pol. Obaj są liderami tabeli strzelców 6 czasów w Ekstraklasie. Janosz Steiner ich wziął obu. Jednego z Łabę, a jednego gdzieś tam jeszcze nawet spod, nawet nie z Zabrza, tylko gdzieś spod Zabrza, z jakiejś dziury kompletnej. No więc się znał. Potem Jarosław Wojwoda, to był Pepik, który Czesi byli dwa razy wicemistrzami świata, w tym 62, a Wojwoda przyszedł, to był jakiś 66. No to ten z kolei Pepik wziął, wynalazł takich gości, ja nie wiem, czy słyszeliście takie nazwiska, Karol to mógł słyszeć, Dejna? 18 lat słyszałeś? Gadocha słyszałeś? 18 lat? Dobra. No to takich więcej gości. Więc ci ludzie z zagranicy, jest taka wiara, że oni nie patrzą na to, z kim gdzie się tam bujali w przeszłości, gdzie kogo tam za rękę prowadzili, z kim mają układ, tylko patrzą po prostu, czy ten umie kiwnąć, czy nie umie, czy ten umie kiwnąć, czy nie umie. I oni są, jest taka nadzieja, że są obiektywni. Jedyne, co mnie martwi, mianowicie to, jak można zająć z Anderlechtem trzecie miejsce w Belgii, to już trzeba być wyjątkowym specjalistą. No ale to już nie moja, jak to się mówi, nie moja sprawa. Życzę trenerowi oczywiście awansu do Ligi Mistrzów, bo życzę dobrze polskim kibicom i życzę dobrze sobie. Dobra, to już na koniec. Paweł, opowiedz, jak to było z tym Benhakerem w hotelu. Dobre teksty mu serwowałeś. Luis Duala Kidu. No, słuchajcie, z tym Benhakerem to już tylko krótko powiem, bo domyślam się, że chodzi o to, jak ten. Najpierw mu serwowałem to niedobre teksty, tylko najpierw mu zaserwowałem paczkę cygar kubańskich w prezencie i flaszkę Chivasa, którą zresztą sam wypiłem, bo się okazało, że on tam się nadaje do picia. Tam wypił może z 1,5 centymetra i to tak się krzywił, jak taki cymbal, nie? I ten, a potem zaserowałem na dzień dobry, mówię, akurat pan skończył 65 lat, w Polsce w wieku 65 lat rozmawialiśmy po angielsku, ale starałem się naprawdę, żeby było to bardzo, bardzo czytelne. W Polsce w wieku 65 lat przechodzi się na emeryturę, czy pan nie sądzi? A on już Czytosławy akurat, tego, wielki tu bohater, mistrz z Realem, tu z Polską wygrał z Portugalią. Już naprawdę, zwariował facet. Już kochankę miał, tak, woził ją ze sobą na mecze, no w ogóle jaja. Fakt, ją sfilmowali, jak się liżą, ale fakt nigdy tych zdjęć nie opublikował. No w ogóle masakra, myśmy się śmiali z tego. I ten... A on już miał 78 lat chyba, no. Naprawdę. Jakaś kobiecina tam kochająca i czekająca w Belgii, nie? I ten... I nasi dociekliwi dziennikarze nigdy nie napisali, o kogo chodzi. I ten... No i w każdym razie mówię, u nas w wieku 65 lat to się przychodzi na emeryturę. Nie sądzi pan, że byłaby opcja, żeby skorzystać z tego, nie? Jak się zbulwersował, jak się wzruszył, jak się zaczął na mnie rzucać
pomoc i tak dalej, już wiedziałem, że się nie pokochamy i tak dalej, ale ja to traktuję z przymrużeniem oka, dlatego że jak być może ktoś, kto jest spostrzegawczy, to zauważy. Hakera nie ma, a Paweł Zarzeczny jest.